Wiktor Cyrny, My Company Polska. Jesteśmy dzisiaj podczas Dell Technologies Forum. Z nami jest Katarzyna Kocerka, która reprezentuje IT Punkt. Jest to firma, która, jak sama nazwa wskazuje, zajmuje się IT, ale sporo ciekawych wdrożeń za wami i chciałbym podpytać, jakie są takie, jakie były takie najważniejsze game changery w działalności waszej firmy? Myślę, że takimi największymi game changerami w historii całej naszej firmy, gdyż w tym roku świętujemy swoje 15-lecie i ta edycja Dell Technologies jest dla nas wyjątkowa, to były cztery daty. Pierwsza data to 2009 rok, kiedy jako firma decydujemy się na strategiczne partnerstwo z firmą Dell Technologies i zaczynamy budować strategię wartości wokół właśnie firmy Dell Technologies. W konsekwencji tej strategii to już jest kolejny rok 2010, w którym to osiągamy z tytułu partnerstwa, jeśli chodzi o Master Service Agreement, i konsekwencją jakby tej strategii w 2017 roku jako jedyni w Polsce osiągamy status Titanium Partnera. Dodatkowo jeszcze rok 2016, myślę, że to też jest rok bardzo ważny dla nas z perspektywy działalności naszej firmy, bo otwieramy się na nowe rynki zagraniczne. Mam tutaj na myśli rynek Bliskiego Wschodu i rozpoczynamy swoje pierwsze projekty, jeśli chodzi o multiclouda. To sporo się wydarzyło, tak. Ważnych rzeczy dla was. W takim razie jeszcze więcej ciekawych rzeczy pewnie przed wami, więc zapytam o wyzwania. Zresztą wyzwania, które stoją przed wami, łączą się chyba z tym hasłem, które dzisiaj słyszymy podczas Dell Technologies Forum. Future Made in Poland. Co macie wspólnego z tym hasłem i jaka przed wami przyszłość? Jeśli chodzi o przyszłość, to głównie określiliśmy ją w naszej strategii na najbliższe 4 lata, w której to bardzo mocno skupiamy się na naszych produktach własnych, czyli na naszych usługach utrzymaniowych, na naszych usługach dotyczących ciągłości działania w postaci backupu as a service, disaster recovery as a service, jeśli chodzi też o rozwiązania cyber security, czyli wszystkie rozwiązania firewallowe, firewall as a service, SOC-owe, SIEM-owe, oraz rozwijamy bardzo mocno naszą odnogę konsultingową w postaci konsultacji audytowych pod kątem NIS-a, pod kątem ISO 27001, 9001. Te działania są spowodowane tym, że chcemy obsługiwać naszego klienta w modelu end-to-end, czyli od momentu konsultingu, poprzez moment implementacji rozwiązania, wdrożenia, poprzez utrzymanie tego rozwiązania, które zostało temu klientowi zaimplementowane, czy też bądź wdrożone. Myślę, że Future Made in Poland to jest hasło, które też przyświeca nam, bo dzisiaj, świętując nasze 15-lecie, widzimy, jak bardzo zmienialiśmy się przez te lata, jak bardzo dojrzewaliśmy biznesowo i jak dużo udało nam się osiągnąć w tak krótkim czasie, biorąc pod uwagę wszystkie perturbacje, które w ciągu tych ostatnich 15 lat na tym rynku IT w Polsce były, bo można powiedzieć tutaj o pandemii koronawirusa, o wojnie na Ukrainie, więc dzisiaj ta przyszłość tego rynku IT w tym czasach, w którym tak naprawdę mówimy dzisiaj o gorączce złota pod kątem AI-a, mówimy o cyfrowej jakby transformacji, ale też mówimy o cyfrowej rewolucji, bo przecież przemysł 4.0 jest dzisiaj tutaj bardzo mocno widoczny i też tutaj na tym forum o tym przemyśle 4.0 też chcemy mówić jako firma, jako IT Punkt. A może rozwijmy ten wątek, to jest bardzo ciekawe, w przemysł 4.0 i działalność IT Punkt. Co macie w zanadrzu? Czy są jakieś asy z rękawa, które moglibyśmy poznać? Jeśli chodzi o nasze asy z rękawa, to praktycznie można powiedzieć, całe nasze portfolio naszych działań jest związane bardzo mocno z produkcją i z firmami przemysłowymi. Dzisiaj na sesji o 12.30 serdecznie Państwa zapraszamy, bo rozmawiamy o edge computingu jako o rozproszonej infrastrukturze, w której przykładem jest nasz klient z branży produkcyjnej. Opowiadamy o tym, jak rozwiązania firmy Dell Technologies spowodowały optymalizację jego procesów biznesowych na styku OT i IT. Wszystkie nasze rozwiązania, które implementujemy, mają bardzo duży wpływ na całą infrastrukturę klienta, ale też dotykamy tej części OT. Dlatego tutaj bardzo mocno identyfikujemy się właśnie z hasłem przemysłu 4.0 i z tą taką cyfrową transformacją, którą przechodzimy. Trochę śmiejemy się, że jesteśmy w takim etapie takiej gorączki złota pod kątem AI-a i to my chcemy być tą firmą, która jakby sprzedaje łopaty w czasie tej gorączki złota, więc tak pretendujemy do takiego tytułu. To jeszcze poproszę, żeby wytłumaczyć naszym widzom, czym jest OT, bo z AI-em nikt nie ma problemu, raczej z rozszyfrowaniem, ale OT to jest ciekawa kwestia. OT to jest infrastruktura, którą mamy w zakładach produkcyjnych. To jest infrastruktura, na której działają wszystkie urządzenia w branży produkcyjnej, czyli cała linia produkcyjna. Mówimy tutaj o internecie rzeczy tak naprawdę pod kątem IoT, czyli tego języka machine to machine, w którym to maszyny komunikują się dzięki właśnie infrastrukturze IoT.
Wspomniałaś o 15 latach, wiemy już, jakie były game changery, wiemy, jakie macie plany na przyszłość, a czy w firmie jest jakiś taki nastrój podsumowań, czy są jakieś ciekawe wydarzenia wokół tej rocznicy? Tak, 15 lat to dla nas taki czas podsumowań, w którym patrzymy wstecz na to, co było. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak szybko urośliśmy w bardzo szybkim tempie. Byliśmy firmą, która tak naprawdę zaczynała w 4 pokojach, którą założyła piątka przyjaciół. Dzisiaj mówimy o firmie, która ma 4 prosperujące oddziały, ponad 100 osób na pokładzie i dalej ta sama piątka przyjaciół tworzy tą firmę i buduje ją wokół siebie. Firma jakby jest na tyle wyjątkowa, że staw ludzi, który w niej pracuje, to jest ponad 70% inżynierów, więc tutaj jeśli chodzi o taki wyróżnik nas, no to można powiedzieć, że to jest taki element wyróżniający. Jeśli chodzi o podsumowania, to cieszymy się, że doszliśmy do tego miejsca, w którym jesteśmy, bo jest to konsekwencja naszej strategii, którą budowaliśmy od samego początku. Cieszymy się na to, co przed nami, bo życzymy sobie kolejnych 15 lat i gdzieś w naszej strategii zakładamy, że gdy spotkamy się tutaj za 4 lata i osiągniemy tą pełnoletność naszą biznesową, bo już będziemy wtedy mieć ponad 18 lat, to będziemy już celować w około 1 miliard złotych przychodu. W takim razie życzę Wam jak najbardziej tego jednorożcowego wyniku. Naszym gościem była Katarzyna Kocerka z IT.pl.